Widzowie, bardzo ważna rzecz, ponieważ już od tej soboty będę zaczynał nagrywać na Twitchu, ale niestety mi link do Twitcha niestety nie mógł zadziałać. Próbowałem kilka sił, ale nie mogłem go stworzyć, więc teraz na ekranie wam się pojawi nick do Twitcha. Oczywiście na ekranie wam się pojawi, żebyście sami mogli go wpisać. Mam nadzieję, że wpiszecie i uda wam się go znaleźć. No ja wpisywałem raz i raz mi wyszukiło, mam nadzieję, że wyszukacie go w sumie. No i tam też jest harmo. Gram pod danym Farming Simulator 22 live. Pierwszy live będzie w sobotę i w piątek, już jutro też będzie live testowy, zobaczyć jak to wszystko się działa. Oczywiście zapisane live, mam taką nadzieję, że będzie. Nie wiem o której go zrobię, ale między godziną 22 może, albo 20, no zobaczymy jak to zwał, tak zwał. Na pewno, no jeszcze wam poinformować, że mam jutro na filmie, ale no, mam nadzieję, że jakoś tam da się radę, mam nadzieję, że da wam się go pisać. No i cóż, widzimy się już na odcinku. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22, chciałem powiedzieć 19, ale Farming Simulator 22. Więc dzisiejszym odcinku sobie pogramy właśnie w nowego farmika, chyba to jest trzeci odcinek, tego, jeżeli się nie mylę. W dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować właśnie polem. Bo jeszcze nie zrobiliśmy jednej rzeczy, a mianowicie o piękną babeczkę, mam kurde, no śmiesznie wygląda. I zanim to zrobimy, o, tu będziemy właśnie tutaj to pole będziemy kultywatorować. Jestem ciekaw jakie są te, ale to zobaczymy zaraz. Będziemy wysypać tę naszą pszenicę, mamy jej sporo. Więc lecimy to wysypać sobie. Gdzie ja mam farmę, tam mam farmę, dobra, lecimy tam. Szczerze powiem, myślę, że ta kamera jest mi do dupy, bo tak widzę więcej niż... No... No, w sumie i tak już widzę sporo. Wystarczy na środek będę patrzył. Więc no... No, gdzieś tam jest przyczepka, tylko czekajcie, ta przyczepka jest. Dobra, zrobimy w ten sposób. Jest taka, jakie są animacje. Tutaj jest traktor, a gdzie ten traktor jest? Gdzieś tu musi być, na pewno. A nie, tam będzie, no gdzieś tu będzie. Gdzieś tu będzie na pewno. Słuchajcie, za niego się pojawią odcinki z nowych map. No, takiej miniserii, która zobaczymy wszystko, co tam jest właściwie. Jak tą klipę się otwiera? Okej. Okay. Maszynki są tak się mega spoczko. No i lecimy to wysypać. Lecimy to wysypać. O kurde. Teraz zmienimy tutaj omijaka, bo tutaj nie trafię tam ci siak. No i to też jest mega spoczko. No jakie są animacje, jestem ciekaw jakie są animacje. Co jest? Ja nie mogę tego wysypać, no wytyfy. What the fuck? Coś tu nie gra. Aha. A ja muszę być w tym! O kurde, fajna grafika jest. To nic nigdy nie grafika, tylko że no... Trzeba być teraz w środku, żeby to wysypać, ale jaja. No więc tak siak jest spoko, ale... Jak wygląda ta pszenica teraz, chcę zobaczyć, jak to wygląda przyciutko. Ej, no grafika taka dla mnie sama sobie jest, ale to nieważne. No, zostawmy to wszystko w ten sposób. Lecimy kultywatorować. No, to będzie też najlepszy dla jabłkowe. Dobra, lecimy z kultywatorowaniem. Jestem ciekaw, jak to będzie kultywatorować, to jest najlepsze. Okej. Okay. O, ale fajnie to będzie wyglądało. Ty, no mega spoko ta jest animacja dla mnie chyba, wiecie? Ciekawe, będą kamienie jakieś występowały na oraniu. Ty, ale animacja... Muszę to zobaczyć, widzę jaka jest animacja. Animacja tego jest mega spoko. Znaczy no... Muszę się bardziej przypatrzeć, bo tego jeszcze nie patrzyłem się tak bardzo. To zmieniłem ogromnego mijaka, ale to już ten ciul. Ty to zasiejemy sobie chyba rzepak, co nie? Znaczy się raz zasiejemy sobie rzepak. Mamy trzy pola, no to spoko to jest. Kultywatorowanie teraz sprawdzimy, jak to wygląda. I oczywiście będę wszystko robił, co to będę chciał, no bo wiadomo, na początku no to... No ta nie jest chyba nowa, no.
Tutaj animacja jest chyba wszystko nowe tutaj jest, no tak jak to jest wszystko nowe, ale bez kitu zarąbista grawitacja tutaj jest. No znaczy już fajne jest, wszystko wygląda oczywiście. Tylko że może to spotykać kamienie na polu, to też mega spoczko. Więc to też będzie troszeczkę utrudnienie w tej grze. Ale no cóż poradzić. Nie no, to wszystko jest nowe, no faktycznie. W 19 to tak nie wyglądało na pewno, widzowie, nie? No też tak ciężko się przyszedł do tej mapy, tej takiej fajnej mapie okrągłej. Po ledwo co tam widzę, widzowie, ale no cóż poradzić. Ja to chcę do tej mapy się przyzwyczaić. Jest oczywiście też mapa kwadratowa taka normalna, ale ta daje jeszcze większego profitu dla mnie. Po prostu jest troszeczkę coś nowego. Wszystko nowe prawie jest, więc no. To niedługo też będę coś robił na swoim świecie. Nie wiem od którego to odcinka zrobię, ale ja będę się nudził, więc na pewno nagram sobie odcinki z nowych map. Pokażę wam szybciutko te wszystkie nowe maszynki, że testujemy, myślę, na pewno to chcę zarobić na tej Hound Bayron, bo na Eren Glasgow zrobimy drugą serię z farminga. Bo wtedy będę miał już pierwszą serię, w której będę mógł robić szybciutko, na przykład. No a na pierwszą serię no to jeszcze tutaj nic nie robiłem, tutaj nic jeszcze nie robiłem. Tak ciak, więc też to spoczko jest. Potem ten czas sobie przyspieszę, bo jeszcze szczerze siedzę z daleka, no nie, to jest najgorsze dla mnie, że siedzę jeszcze z daleka siedzę. Jeszcze chcę, muszę się przybliżyć, jeszcze to bardzo, ale to już nie potrzebuje się przybliżyć, bo nie ma sensu. Dobra, lecimy z mapą. Ale animacja jest mega spoko, naprawdę coś nowego daje profitu. Siewnik trochę jest do dupy dla mnie sieć, ale to też jest spoczko. Wszystko tu nowe, to wiadomo. Dobra. Tym bym zapostawił pracownika, ale nie ma sensu. I niedługo będę chciał też zarabiać w ogóle. Ogólnego mijaka zrobię, ale tu już tą pier... O Jezu, ale ogólnego mijaka zrobię zaraz. Dobra, ten psiul z tym. Lecimy dalej. Dobra. Z ogromnym tym jak zrobię, no to mega spoko, ogromny mijaczek, to jest też mega spoczko. No i polecam tego na pewno farminga, też jest spoczko. Ja kupię na PS Store, bo żebym nie czekał z 3 dni na przykład na tego farminga. To jeszcze musiałbym to pobierać, bo to też jest ogromny wysiłek, nie? No i wszystko fajnie działa. Jeszcze nic nie robię na tym farmingu, wszystko na siebie na odcinku. O, po tym odcinku będę chciał coś grać, ale spokojnie nagram odcinek na Hound Bayron, tak się ma chyba nazywa, i zobaczymy pierwszy odcinek, zajmiemy z tego, żeby tutaj wiecie, nie od razu taki, wiecie o co mi chodzi, żeby to też było, tak, więc na pewno będzie spoczko. Tylko kamienie jeszcze nie spotkałem, ej, chyba są kamienie. Czy nie są kamienie czasami? No nie wiem. Ty, no są kamienie jakieś, to są chyba kamienie, wiecie? No bo taka tekstura, taka tekstura, raczej nie byłoby tutaj taka, raczej takie teksturki, nie? No raczej tej teksturki by tu nie było, no zobaczcie. No zobaczcie na tą teksturkę. No tutaj są ewidentnie chyba kamienie. Są tu, o, faktycznie ich jest więcej. Uf, mordę. Prawie na każdym slajdzie jak jechałem, no nie zauważyłem tego, są kamienie, o lol, ale fajnie. Czy to są kamienie, no. Jakby to, jak tutaj ich trenują, to wiadomo, to są kamienie. Więc spoczko. Lecimy dalej. No, na każdym slajdzie tak chciałem, żeby mieli, no, ale tutaj jest mega spoczko, że nowa zajawka. Coś nowego dali. I tylko się je zbiera, to jest też najlepsze. No chyba się jakąś maszynką zbiera, nie? Te kamienie. Bo potem chyba nie ma na nic zasiać podobno. A co za to zobaczę. Tutaj jest headery do ścieczkami, w mordę. Nie ma żadnych nowych w sumie chyba. Ciekawe, czy to będzie w której momencie, bo zobaczę, bo... Owijarki, jest wszystko w owijarkach pelno, to też nie spodziewałem. I są takie, ej, są takie fajne, o! Tego właśnie szukałem, tych modyfikacji. Zobaczcie na to. O, no i to jest też spoczko. Dla mnie to też jest spoczko. No, naprawdę dobra funkcja. Przęd leśniczy. Tylko
Poszukam fajnej rzeczy, no ale ja czy tego nie znajdę. Sprzęt zimowy, o. Nie patrzmy, bo to nie ma sensu tak czy siak, no. Nie ma sensu tak czy siak. Jeszcze jakaś tam no łapie po tamtej chorobie. Ale tak mało. Bez kitu jest tego dużo kamieni. No teksturka jest widoczna prawie wszędzie, nie? Naprawdę, no teksturka jest zarąbista. Nie przeszkadza jakoś mnie tylko ciekawe. Nie bym zaszedł taką teksturę, nie? Nie bym zaszedł na przykład, nie? To są chyba kolejne, już podstawiają chyba te. No cóż, ja nadal się nic nie będę tutaj mógł robić. No na pewno będę chciał tutaj też wszystko robić po swojemu, żebym tutaj też mógł sam nagrywać, sam tutaj wszystko robić, bo wiadomo, no to nie zrobię tego tak czy siak, więc na pewno tak zrobię oczywiście. Na pewno tak widzę, zrobię, no nie mam widzę jednego innego odwrotu, no przepraszam, ale na pewno tak będę musiał robić. No bo wiadomo, no. Myślę, że z tego 1000 odcinków to na pewno nie ma sensu, tak? No chyba, że nowego farminga kolejnego nie będzie na PS4, to jeszcze będę nagrywał na PS4 Farming 22. No i też będzie spoczko. Więc na pewno to też się ogarnie wszystko. Więc na ziemi to jest wszystko, na ziemi jest to. No i tu mamy końcóweczkę oczywiście, ale oczywiście coś jeszcze to porobimy. Tylko szukam zbieracza kamieni, niech się zbiera kamienie, to jest właśnie najlepsze. Bo tutaj są też pakiety, zapamiętacie, nie? Tutaj są pakiety. Winogrona na przykład. Ja bym tak chciał paszę. O, paszę na przykład coś w tym stylu można kupić, o. Pakiety są spoko. No też tu wszystko jest prawie nowe. Pakiety też są naprawdę spoko, polecam. Wydać pojazdów używanych, to też jest spoko. Ale jakieś też trochę więcej, chyba i będą dodawać chyba teraz więcej. No i te worki typu bibbok też są spoko. Dobra. Są też no, fajne ciągniki, to jest na przykład Klas jest na przykład ten fajny, ten spoko, to jest tutaj tak też znowu zarąbisty traktor. Będę go gościowca na pewno kupić. To jest jeden z najlepszych średnich ciągników i zresztą też chyba są klasy i jest też w pizdu chyba. Tak. No dobra. Chcemy to zrobić na odcinku, no. Koniec to byłby odcinka, ale zrobimy chyba zwiedzenie mapy. Tego jeszcze nie robiłem. I postaram się jakoś trafić do tego, więc zobaczymy jak to działa wszystko. Ja sobie troszeczkę dziś tą mapę, bo jeszcze tego nie robiłem. Więc jedziemy sprawdzić jak tutaj wszystko działa. Lecimy, tu sobie skręcimy. No, fizyka uderzenia w coś też jest taka sama, no wiadomo, to jest farming, więc... Ale motokopa ten, ja pierdzielę, ale motokopa bez kitu. Ty to jest kosz, bez kitu, tam był, ja miałem gdzieś piłkę do kosza. Nie będę mógł sobie pogadać, to zrobimy na odcinku jakimś na pewno. Bawienie się, no ale lecimy gdzieś na miasto, co o tym myślicie? Co tutaj mamy? Ale to jest najbardziej ciekawe, ty. Dobra, sprawdźmy mapę, gdzie mogę pojechać. Wyjechałem gdzie? Wyjechałem gdzieś stąd. Mamy tutaj taką alejkę. Najbardziej miasto gdzieś jest tam na boku, tylko że tu miasta w ogóle nie ma, nie? No, pojedźmy na prosto, co wy o tym myślicie? Po pojazdu na razie nie widzę. Jestem ciekaw, czy jak ten. W ruchu drogowym będzie też najlepszy. To będzie najbardziej pekowe. Najbardziej pekowe, nie? No, fajna mapka jest mimo wszystko. Tylko ciekawe, czy gdzie tutaj jest sklep. To jest najciekawsze. Ale co pierdziela ten samochód? Uf, mordę. I widzieliście tutaj jaką zapierdzielił? Ty, to jest też mega spoko. Poczekaj, gdy zaryzykuję, to postawię w ogóle samochód, bo... I tu samochodziki też stoją, ja! Dobra, bekowe. Ale dobra.
Lecimy dalej. Podwiedzałem już troszeczkę, widzę tak, jak nie ma nic do roboty. Co tutaj jest? Okej. Ty, to też jest spoko chyba. Czy tutaj jest jakieś, jakaś reklama? Please beach. O, ale fajne ty. Zarąbiste banner. Z realnego życia pewnie tutaj wklei, bo to nie ma opcji chyba. To wiemy, co zrobić wyścig z samochodami jakimiś. To też jest spoko zrobić. No to tak zapierdzielają. Ich, ale tych, jest też mało tych jest też, nie? No, panie, ich też jest mało. O, kruki też są nawet, lol. No i lagi też są, jak się jeździ czasami, ale... Do tego, że to fajnie potrzebuje czasu. Dobra, ja muszę sobie na chwilę wziąć mapę. Gdzie ja jestem? A, dojechałem pod koniec mapy dojechałem, okej. No i to tyle, co tutaj można chyba zwieść na tej mapie. Miasto chyba będzie gdzieś tutaj. Dobra, ja mam lepszy pomysł. Ja zawrócę sobie na pewno na razie. I ja pierwszy zakręt w lewo to od razu skręcam, widzę, żeby tutaj było friendly fire, widzowie. Normalnie, widzowie. Gdzie będzie ten zakręt w lewo? Chyba nie tutaj. Ja muszę to już się do tej mapy przyzwyczaić, bo ja na tej malutkiej mapie tutaj nic nie zrobię. Zobaczcie se teraz, poczekajcie chwilę. Muszę na chwilę wejść tą dużą mapę. Na chwilę spalę pewnie tą drugą mapę, ale wiadomo, to się zapisuje przejściutko. Gdzie jest zakręt w prawo? A, to tutaj nie. Tutaj pewnie z miastu. No bo to idziemy tam dalej. Patrzcie, jak już odpalam tą mapę. O, tą na przykład. To jest jeszcze więcej miejsc. Ale ta mapa też jest spoczko. Czy chcę do niej przyzwyczaić? O, tutaj gdzieś mieszkam. Gdzie ja mieszkam? Jeszcze tutaj niedaleko mieszkam. O, właśnie gdzieś tu mieszkam, no. Jeszcze dalej mieszkam. Jeszcze gdzieś dalej. O, tu mieszkam, dobra. No lecimy dalej do tamtego pasa i skręcam od razu w lewo. I to jako autostrada, no i to mi się podoba. Ej, a to jest spoko, jak on wygląda tutaj? Ej, no mega spoko. Mapka taka jest sama w sobie, naprawdę. Sama w sobie mimo wszystko. Te takie ruchy, no to mi się podoba. Takie mapy. Mało było takie. 17 taka mapa już chyba podobna, widzowie, nie? A ja muszę do miasta podjechać, pamiętam, czy to wszystko zobaczyć. No. O. Tam to jest bardziej widoczne, idzie od boku, a to idzie jakby od takiej góry, nie? Jakby nawigacja w takim realnym życiu, wiecie o co chodzi? I no. Enjoy jakieś. A gdzie teraz jestem? Chyba jestem w mieście już prawie, nie? No prawie jestem w mieście już, no. No tutaj jakieś musi być sklepy, to no, nie ma innej opcji. Tylko ciekawe, gdzie jest ten sklepik, to jest najgorsze, że... Rzadko samochody tu jeżdżą, naprawdę. No to jest jedyny minus, no nie? Daje najszybsze samochody, ale ty, ich też ich jest mało. Coś. O! Co tutaj jest? Co to jest? Kup budynek leczarnie za 70 tysięcy, wow! Ja tu jest też spoko. Ale ta mapa jest serio ogromna, naprawdę. Ale ta mapa też jest mega spoko, ty. Ty wszystko mogę sobie kupić. No mega spoko, ale ta mapa jest, tam jest mega spoko. Jo pierdziu. To obok też będę mógł kupić chyba? A tutaj co tutaj jest? Zresztą tam widzę, że był tutaj leczany, żebym sobie kupować budynki na przykład, to też jest spoko. Co tutaj widzę, my mamy? Kup budynek, fabryka płatków zbożowych. Wow! Ale spoko, zajebiste to jest! A ciekawe, gdzie są sklep na przykład jest. To jest najlepsze. Takie rzeczy mogę sobie kupić. Jaki to jest stoś. Tam też coś jest. Ciekawe, co tam jest.
To raczej to jest jakiś budynek nienormalny, nie? Ty, ale spoko. Dobra, nie odwiedzajmy tej mapy dużo po... Ale dobra, teraz stąd na pewno trafię do domu. Już wiem, jak się trafić do domu mogę trafić, więc sprawdźmy to. No to jest właściwie tylko droga jednokierunkowa, no nie? No i bardziej ta mapa się lepiej podoba, bo właśnie ona jest taka fajna od boku. No a ta, no to też jest spoko, ale to już wiadomo, jaka sytuacja. Za nasz czas będę grał na tej mapie, bo ja ją chcę na niej się nauczyć. No dobra, teraz tak, sprawdźmy. Teraz tutaj bym musiał podjechać. O, mowa tutaj. No to też wszystko jest podpisane na przykład. Te punkty są mega zarąbiste, no. One naprawdę pomagają. A ta droga też jest zarąbista, naprawdę polecam. MMX jest z nami najlepszą mapą. Ale wszystkie mapy będziemy testować na pewno w kolejnych odcinkach. Ona jest mega zarąbista, skrętna, to na pewno. No i mega też mocno skrętna. Będzie co tutaj jest. No bo tutaj jest sklepik na przykład, no to będzie byłoby najlepsze miejsce na sklepik. Naprawdę, bo to jest zbyt daleko, żeby tutaj jeździć tutaj weftę. Okej, okay. A tu mogę wszystko chyba wysypywać, mogę, nie? No dobra, to mogę pewnie wszystko wysypywać, ale to zaraz się okaże. No tutaj się nie do... nie, no tutaj trzeba będzie wszystko pozwiedzać troszeczkę, po naprawdę. Do tej mapy to tak wiadomo, jest tak prawie 2 na 10 dla mnie w tej mapie jeździć. No ja będę nagrywał odcinek na Hound Pyrrhont. Będę zaraz zakończył ten dzisiejszy odcinek. I teraz podjedziemy sobie pod domek. Gdzie się jedziemy na domek? No to wiadomo, jedzie się tutaj na pewno się skrywa tam. Ale tam też jest jakaś droga, ty. No to też gdzieś prowadzi. No to jest koniec mapy, mam prawie mapy tam jest koniec, no to tam nigdzie nie dojedziemy zbyt dużo. Ale no, to mega taka mi się zarąbiście podoba. Naprawdę mega zarąbiście. Tam też coś chyba jest do kupienia. Zaraz tutaj widzę skręcimy, ale to też będę mógł skręcić na boczek, o. Właśnie tutaj. Tutaj też coś mamy. To tam jest stacja Orlen, ty, ale zarąbiście bliziutko stacji Orlen. No dobra. No na pewno tutaj w sumie to jest to nie jedyna nowość tej chyba grze, żeby produkcję płatków robić coś w tym stylu, no to jest jedyny plusik. Dobra, zostawmy już ten sposób, ale ja jeszcze mam jeden sposób, co mogę zobaczyć. Że ja chcę zobaczyć, widzowie, w innym. Budowę chcę zobaczyć. Budowę. I teraz w budowę wejdziemy sobie w... Wejdziemy sobie chyba, gdzie to może być, produkcję chyba. Punkty z szklarnie, właśnie szklarnie, o! No i to jest też dobrze. Sady. Na przykład są generatory. O kurde! Fabryki też możemy sobie postawiać. O kuźwa, to też jest spoczko. Zwierzęta, ozdoby na przykład testą. Nie no, to jest zarąbiste, no. Nie no, dobra. Odpuśćmy sobie to na razie. Ja sobie zapiszę teraz sobie świat. No mega spoko dla mnie to jest nowa funkcja w tych grach, naprawdę. No widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Do zobaczenia.